Porozmawiajmy o zdrowiu. Dzień dobry, Magdalena Sitek przed mikrofonem. Witam Państwa w specjalnym wydaniu audycji Porozmawiajmy o zdrowiu. Gościem programu jest profesor Marcin Pasiarski, specjalista hematolog, immunolog kliniczny, kierownik Kliniki Hematologii, Immunologii i Transplantacji Szpiku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, także nasz konsultant wojewódzki w dziedzinie hematologii. Witam Panie Profesorze. Witam Panią, witam Państwa. Panie Profesorze, znamy już historię koronawirusa, która jest bardzo długa, sięga 11 tysięcy lat. Wiemy też, jak ten koronawirus nas atakuje. Dziś porozmawiamy o immunologii, czyli o odporności organizmu. Czym ona jest? Każdy organizm musi w jakikolwiek sposób jak gdyby współżyć ze wszystkimi otaczającymi innymi organizmami nas. Te wszystkie otaczające nas zarówno mikroorganizmy, jak i całe nasze środowisko wypełnione jest szeregiem różnych nie tylko żyjących, ale również i martwych cząsteczek, które są dla naszego ustroju zupełnie obce. I musi istnieć i ewolucyjnie powstała pewna bariera, która filtruje te wszystkie obce, mogące potencjalnie wyrządzić szkody w naszym ustroju cząsteczki, patogeny, do których zaliczamy między innymi wirusy i bakterie. Musi być bariera, która będzie kontrolowała ich napływ lub też będzie umożliwiała ich eliminację, jeśli okażą się one szkodliwe dla naszego organizmu. W toku ewolucji to są setki milionów lat. Rozwój układu odpornościowego, który obserwujemy w toku badań takich typowo ewolucyjnych, a właściwie takich ewolucyjno-genetycznych, no bo musimy się wspierać tutaj różnymi metodami biologii molekularnej, to ten rozwój, tak jak powiedziałem, sięga praktycznie momentu, kiedy organizmy przestały być jednokomórkowe, a stały się wielokomórkowe i wtedy również zaczęło dochodzić do wytwarzania wyspecjalizowanych komórek, które będą zwalczały określone patogeny. Ale można cofnąć się jeszcze głębiej i możemy też powiedzieć o niejako układzie odpornościowym nawet wewnątrzkomórkowym, bo również i takie mechanizmy istnieją, które eliminują konkretne wirusy czy patogeny z naszego organizmu na poziomie poniżej komórki, czyli to, co się dzieje w obrębie komórki. I to tego typu mechanizmy powstały bardzo wcześnie ewolucyjnie. One powstały dosłownie miliardy lat temu. Miliardy. I tutaj nie jest to żaden błąd, jako że bakterie po raz pierwszy wytworzyły własny układ odpornościowy. Może trudno powiedzieć, czy po raz pierwszy, bo to tego tak dokładnie pewnie nie wiemy, ale już u bakterii, tych wczesnych bakterii, obserwujemy specjalne układy enzymatyczne, które niszczą wirusy, które atakują bakterie, bo bakterie mogą być atakowane przez wirusy. Jednym z takich enzymów jest chociażby enzym CRISPR-Cas9, który my teraz po wielu miliardach lat wykorzystujemy jako doskonałe narzędzie do edycji genów, ale to zupełnie inna historia. Natomiast układ odpornościowy. Sam układ odpornościowy, tak jak powiedziałem, on bardzo długo ewoluował i w dalszym ciągu ewoluuje, cały czas się zmienia. Można właściwie podzielić na takie dwie podstawowe. Podział jest oczywiście sztuczny, to zaznaczam. On tylko ułatwia nam rozumienie układu odpornościowego. Ale możemy podzielić na takie dwie główne składowe. Jest to układ odporności wrodzonej, nieswoistej, czyli są to synonimy, wrodzona i nieswoista odpowiedź, oraz układ odpowiedzi swoistej, czyli nabytej. Czym one się między sobą różnią? Konstrukcja tego pierwszego, czyli wrodzonego, jest oparta o wiele różnych składowych. Między innymi są to zwykłe bariery fizyczne, takie jak naskórki, nabłonki, śródbłonki, śluzy wydzielane, nabłonki rzęskowe, kwaśne pH naszego żołądka, czy też odruch odkrztuszania, czy też chociażby wszystkie wydzieliny, które mamy na powierzchni swojej skóry chociażby, a także do tego układu możemy paradoksalnie zaliczyć również wszystkie bakterie i wirusy, które normalnie żyją na naszej skórze i w naszych drogach, zarówno czy w układzie pokarmowym, czy w układzie oddechowym, a które są jak gdyby z nami żyją w zgodzie, mówiąc kolokwialnie, czyli bardziej nam pomagają niż szkodzą i one znajdują się na wszystkich właściwie powierzchniach naszego ciała. Oprócz tych barier czysto takich fizycznych związanych z tym, o czym wcześniej powiedziałem, istnieją również komórki, wyspecjalizowane już komórki, tym razem układu odpornościowego, które w dalszym ciągu zaliczane są do tej nieswoistej odpowiedzi i do tych z kolei komórek należy szereg różnych populacji, takich jak makrofagi, granulocyty, monocyty itd. i tak dalej. Nie będę ich wszystkich wymieniał, natomiast
Winien jestem to jeszcze takie jedno wyjaśnienie, co to znaczy nieswoista odporność. Otóż chodzi o to, że to są wszystkie te składniki, również komórkowe, naszego układu odpornościowego, które rozpoznają patogeny na zasadzie swój obcy. Czyli to jest moje, a tego nie znam. Czyli tak naprawdę bakteria taka i taka jest obca, ale tak naprawdę ten układ odporności nieswoistej, czyli wrodzonej, nie rozpoznaje jej z dużą dokładnością. On tylko wie, że to jest obcy. I to wystarczy, żeby wyzwolić określoną sekwencję sygnałów, które spowodują, że te komórki się aktywują i będą tropić tego najeźdźca i będą go niszczyć. I jeśli nam starczy czasu, to opowiem jak. Natomiast drugą komponentą, bardzo dużą i zasadniczą układu odpornościowego jest swoista odpowiedź immunologiczna, czyli nabyta. Ona wytwarza się już po kontakcie z konkretnym patogenem i komórki tej części układu odpornościowego rozpoznają już bardzo swoiście, specyficznie konkretny antygen. Nawet do tego stopnia swoiście, że nie rozpoznają całego konkretnego wirusa, tylko pojedyncze jego cząsteczki. Co to daje? To daje możliwość eliminacji bardzo selektywnej konkretnego patogenu, za to z bardzo dużą siłą i bardzo dużą dokładnością. Dlatego układ odporności nieswoistej najczęściej zapobiega wtargnięciu do ustroju patogenów, natomiast układ odporności swoistej jest w stanie wyeliminować w 100% dany patogen z naszego ustroju. Pewnie, że są takie patogeny, które unikają tej odpowiedzi, no ale to jest jak gdyby już zupełnie osobna historia. Natomiast jak to się dzieje, że komórki są w stanie wyeliminować, nasze komórki układu odpornościowego są w stanie wyeliminować konkretne patogeny? Dzieje się to w bardzo różny sposób. Istnieją mechanizmy zabijania zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz komórkowe. Znaczy, jest grupa komórek, takich chociażby jak makrofagi. One wszystkie krążą w naszej krwi, są w naszych tkankach i które, jeśli napotkają intruza, za pomocą odpowiednich receptorów pochłaniają go, a następnie wewnątrz własnych ciał, najczęściej tych komórek, oczywiście mówię tutaj o ciele komórki, są za pomocą różnych mechanizmów niszczone. Te różne mechanizmy mogą być białkowe i to są specjalne enzymy, które niszczą konkretny patogen, ale są to też takie mechanizmy, które no, można łatwo podchwycić nazwę, stosują mechanizm wybuchu tlenowego. I to jest coś, co jest jednym z najskuteczniejszych mechanizmów obronnych, które nasze komórki, znaczy komórki naszego układu odpornościowego stosują, mianowicie wytwarzają w swoim ciele odpowiednie stężenie substancji zawierających aktywne formy tlenu. W przyrodzie praktycznie nie ma nic mocniejszego, jeśli chodzi o zabijanie patogenów, jak wytwarzanie aktywnych form tlenu, między innymi rodników tlenowych. I te komórki to robią. Robią to w swoim wnętrzu, w specjalnych fragmentach, właściwie częściach swojego ciała, które my nazywamy fagolizosomami i w których dochodzi do zabijania wewnątrzkomórkowego. No, oczywiście jest tak, że część bakterii, część wirusów unika tego typu mechanizmów, ale tak jak powiedziałem, to jest już zupełnie jak gdyby inna historia. Natomiast ten układ swoistej odpowiedzi najczęściej wiąże się z tym, że komórka układu odpornościowego, która pojedyncza, jak gdyby wytwarza się szereg różnych populacji komórkowych i każda z nich rozpoznaje tylko jeden patogen. Proszę sobie wyobrazić, że ilość różnych antygenów, które jest w stanie rozpoznać układ odporności swoistej, szczególnie związany z limfocytami T, to jest aż 10 do 18 potęgi, czyli 10 i 18 zer, w których nasz układ jest w stanie rozpoznać. Jest to imponująca ilość antygenów. Niektórzy szacują, że trudno byłoby znaleźć aż tyle. Rzeczywista ilość, bo to jest taka potencjalna, wyliczona trochę matematycznie, ale faktycznie możliwa do zrealizowania, rzeczywista jest znacznie mniejsza, ale i tak sięga miliardów różnych antygenów, które jest w stanie rozpoznać układ odpowiedzi swoistej. Dla porównania, ten wrodzony mechanizm to jest kilka do kilkunastu tysięcy różnych antygenów, nie więcej, ale to z reguły wystarcza, żeby powstrzymać rozwój infekcji. Jeśli chodzi o odpowiedź przeciwwirusową, bo o tym na pewno najlepiej byłoby w tej chwili powiedzieć, eliminacją po pierwsze bariery
fizyczne, typowo fizyczne. Wirus nie dostanie się do naszego organizmu, jeśli nie przejdzie przez określone bariery. No ale tutaj wirusy są specjalistami od omijania wszelakich barier. Doskonale sobie radzą w środowisku, zarówno tym, które jest w naszych drzewach oskrzelowych, w przewodzie pokarmowym. Można powiedzieć, no to po co w takim razie te bariery są? Ale trzeba też pamiętać, że żeby doszło do infekcji, to musi być odpowiednia ilość patogenu, który wniknie do naszego organizmu. Stąd też, jeśli nie ma odpowiednio wysokiej ekspozycji, czyli nie zaaspirowaliśmy, czy w drogi oddechowe, czy w układ pokarmowy, odpowiedniej ilości cząsteczek wirusa, to te, które dostały się, ale były poniżej pewnej krytycznej wartości, zostaną wyeliminowane tylko i wyłącznie przez te bariery fizyczne, bo nie zdołają się przebić. Tutaj jak gdyby cała filozofia tej infekcji wirusowej polega na tym, żeby jak najwięcej wirusa dostało się do naszego organizmu, bo wtedy przejdzie przez te bariery. Stąd też ilość cząsteczek wirusa czasami jest imponująca w naszej krwi. Czasami robimy badania w kierunku na przykład Epstein-Barr wirusa i stwierdzamy miliony kopii w mililitrze, no bo to tylko takie ilości są w stanie przebić się skutecznie przez te bariery nasze. Natomiast co się dzieje, kiedy on już wtargnie? No wtedy najczęściej układ odporności nieswoistej kiepsko sobie radzi mimo wszystko z wirusami. On owszem identyfikuje pewne rzeczy i jest pewna taka grupa komórek, która rozpoznaje absolutnie każdą cząsteczkę. Jak odbywa się w ogóle to rozpoznanie? Bo to jest też ciekawa historia, ponieważ to nie jest tak, że komórka układu odpornościowego spotyka wirusa i już wie, że to jest wirus. No niestety to tak prosto nie wygląda. Najczęściej to jest tak, że wirus dostaje się jednak do naszych komórek, na przykład do komórek nabłonka dróg oddechowych i tam powoduje przestawienie całego metabolizmu komórki na produkcję tylko i wyłącznie białek wirusowych i materiału genetycznego wirusa. Czyli krótko mówiąc, wirus powoduje wyłączenie normalnego funkcjonowania komórki, a taśmy produkcyjne komórki są przestawione na to, żeby produkować wirusa i koniec. Czyli wchodzi i się rządzi. Dokładnie tak, po prostu przejmuje kontrolę absolutną. Ale czym to skutkuje? Komórka jest w miarę sprytnie zorganizowana, mówiąc żartobliwie, i ona każde białko, nawet swoje białko, które produkuje w normalnych warunkach bez infekcji wirusowej, więc każde z tych białek prezentuje na swojej powierzchni. To jest tak, że jest zbudowana każda komórka z określonych białek i część tych białek wędruje w specjalnie przygotowanych cząsteczkach na powierzchnię komórki i na tej powierzchni komórki jest wystawiona do oglądania przez komórki układu odpornościowego w pewnej konkretnej konfiguracji. I w takiej konfiguracji układ odpornościowy jest w stanie zobaczyć, aha, tu masz takie białko, tu masz takie białko, to jesteś w porządku. Jeśli wirus wtargnie do tej komórki i przestawi jej metabolizm, to zaczną być produkowane inne białka, które też z automatu są prezentowane na powierzchni tej komórki. I wtedy taka komórka przychodzi i mówi, o, tego białka nie znam. A jeśli go nie znam, to ty jesteś obcy. I wtedy ta komórka układu odpornościowego zaczyna się aktywować. Ta aktywacja powoduje, że wytwarza w swoim wnętrzu szereg różnych zabójczych dla komórki. Bo nie dla wirusa bezpośrednio, ale dla komórki, która produkuje tego wirusa, szereg zabójczych substancji i niszczy tą komórkę. Czyli krótko mówiąc, zabija własną komórkę, która produkuje wirusy. W ten sposób eliminując wirusa. W związku z tym ten mechanizm jest niezwykle efektywny i większość chorób wirusowych, które przechodzimy w ten sposób jest, że tak powiem, eliminowanych z naszego organizmu, dlatego też nie jest tak, że od razu ten wirus jest eliminowany, dlatego też te parę dni niestety czujemy się gorzej, bo w naszym wnętrzu toczy się walka pomiędzy wirusami a naszymi komórkami, ale to polega między innymi na wywołaniu stanu zapalnego i niszczeniu części swoich własnych komórek po to, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się tego wirusa w naszym organizmie. To tu się rodzi pytanie o temperaturę ciała podwyższoną. Czy gorączka świadczy o tym, że organizm walczy, bo takie są... Tak. Tak, zdecydowanie tak. W toku odpowiedzi zapalnej komórki układu odpornościowego, a także komórki, które zostały zainfekowane, wydzielają mnóstwo różnych substancji. My je nazywamy cytokinami. Część z tych substancji nazywamy z kolei pirogenami i to są takie substancje, które bezpośrednio oddziałują na nasz ośrodek termoregulacji w podwzgórzu, powodując wzrost temperatury ciała. Większość wirusów, które i patogenów, które nas otaczają, nie lubią wysokiej temperatury, zatem
wysoka temperatura z reguły świadczy po pierwsze o tym, że organizm walczy, po drugie znacznie utrudnia replikację wirusów i bakterii. Stąd też temperatury, które z reguły nie przekraczają 38,5-39 stopnia Celsjusza, mogą być traktowane jako typowy objaw zwalczania infekcji i niekoniecznie muszą być od razu obniżane przez nas. To oczywiście zależy od tego, jak to toleruje, w związku z czym szereg różnych leków przeciwgorączkowych najczęściej wtedy używamy. Natomiast temperatury wyższe, 40-41 stopni, stają się zagrożeniem dla wirusa na pewno, ale niestety dla naszych białek też, dlatego że denaturacja białek w organizmie człowieka zachodzi w temperaturze 42 stopni, więc zbliżając się do tej granicy, niestety narażamy również nasz własny organizm na uszkodzenia. Stąd też przy tak wysokich gorączkach już podanie leków przeciwgorączkowych jest niezbędne, nie po to, żeby powstrzymywać układ odpornościowy przed zwalczaniem konkretnego patogenu, tylko po to, żeby ochronić nasz własny organizm przed uszkodzeniem w toku tego zapalenia. Natomiast objaw gorączki jest jak gdyby objawem po pierwsze informującym nas, że coś się złego dzieje, po drugie jest to jednak objaw funkcjonującego w jakimś tam zakresie układu odpornościowego u osób zdrowych prawidłowego. No, nie mówimy teraz o specyficznej grupie osób, które mają jakiś tam upośledzony układ odpornościowy, bo tam może wyglądać to troszeczkę inaczej. Ale co się dzieje jeszcze oprócz tego? No bo cały czas tutaj mówię, że są komórki, które zabijają drugie komórki. No to gdzie tutaj jest mowa o przeciwciałach? No bo nie mówiliśmy nic, skąd one się w takim razie biorą. Otóż istnieje również druga populacja komórek, tak naprawdę jest ich bardzo dużo, ale już umówmy się, że jeszcze istnieje taka druga populacja komórek, która wytwarza swoiste białka, które my nazywamy przeciwciałami, czy immunoglobulinami, bo to jest tożsame, które są w stanie związać się z danym patogenem, zanim on zdąży wniknąć do komórki. Czyli dostał się do naszego organizmu, ale jeszcze nie zaatakował komórki. I to jest takie okienko, w którym przeciwciała są w stanie zneutralizować patogen, zanim on doprowadzi do rozwoju konkretnego schorzenia. Dlatego też w toku odpowiedzi układu odpornościowego nie tylko aktywują się komórki, które bezpośrednio zabijają te zakażone, ale również aktywują się komórki, które swoiście zaczynają wytwarzać określone przeciwciała, które już są w stanie identyfikować pojedyncze nawet antygeny na powierzchni wirusa, nawet nie całe wirusy, nawet pojedyncze antygeny, również komórki bakteryjne. I opłaszczając je, uszkodzają je, niszczą albo zapobiegają wtargnięciu do wnętrza komórki. I tutaj jest sens również szczepień, bo my jak gdyby pomijamy w szczepieniach całą rozwój choroby, a przygotowujemy od razu antygen, który będzie rozpoznany tylko przez tą pojedynczą populację komórką i zostaną wytworzone przeciwciała. W takiej sytuacji, kiedy dostanie się do naszego organizmu patogen, przeciwko któremu byliśmy zaszczepieni, on zostanie od razu zneutralizowany i nie dojdzie do rozwoju choroby. I taki jest mechanizm. Czyli w układzie nawet tej swoistej odpowiedzi mamy, możemy powiedzieć, że mamy odpowiedź komórkową, czyli taką, która jest związana z zabijaniem bezpośrednim komórki przez komórki oraz tak zwaną odpowiedzią humoralną, czyli nie hormonalną, tylko humoralną, która... I nie chodzi o humor, dobry lub zły. No, nie chodzi o humor absolutnie, natomiast chodzi o to, że w drodze odpowiedzi humoralnej, która jest realizowana przez z kolei limfocyty B, wytwarzane są konkretne przeciwciała przeciwko konkretnym patogenom, czy antygenom właściwie należałoby poprawnie powiedzieć, które znajdują się na powierzchni patogenów. I to powoduje, że jesteśmy zabezpieczeni przed infekcjami. Mało tego, tych klas z kolei jest bardzo dużo, ponieważ te białka możemy podzielić na szereg różnych z kolei klas. I one występują w różnym stężeniu, w różnych częściach naszego ciała. I tak na przykład na śluzówkach, czyli tutaj na pierwszej linii frontu, mamy przeciwciała w klasie IgA, których zadaniem jest związanie patogenu już na powierzchni naszych błon śluzowych. Czyli jak gdyby zapobiegnięcie również w tym mechanizmie wniknięciu tego patogenu do wnętrza naszego ciała, bo już na tym poziomie są one neutralizowane. No jeśli się uda niestety to przejście, to wtedy do jak gdyby gry wchodzą dwie kolejne klasy, klasa IgM i klasa IgG, które jedne wytwarzane są od razu i one są trochę mniej swoiste, trochę słabiej rozpoznają te antygeny, ale są za to wytwarzane bardzo szybko i w dużej ilości. Po kilku dniach dochodzi do tego, że są już wytwarzane, jak gdyby limfocyt się uczy coraz bardziej, coraz dokładniej, co ma robić i wytwarzane
wytwarza już bardzo swoiste przeciwciała, które utrzymują się bardzo długo już potem w naszym organizmie i są w stanie nawet przez wiele, wiele lat dać miano ochronne i zapobiegać kolejnym infekcjom tej konkretnej choroby. Bo każde przeciwciało jest skierowane przeciwko tylko jednemu antygenowi. Za to tych przeciwciał, które mamy w swoim organizmie, jest ogromna ilość. Tutaj jak gdyby też trzeba było powiedzieć, że przeciwciała najczęściej przeciwwirusowe, ponieważ główna odpowiedź, może powiem inaczej, główna odpowiedź przeciwwirusowa jest związana z odpowiedzią komórkową, a więc z tym zabijaniem tych komórek. Natomiast sens szczepień w takim razie jest tutaj w tym momencie taki, że przeciwciała wchodzą w interakcję wirusa z powierzchnią komórki. Bo trzeba też powiedzieć, czemu to ma znaczenie. Wirus jest w stanie wniknąć do naszej komórki, ale to nie dzieje się na takiej zasadzie, że wirus podchodzi do komórki, przełamuje błonę komórkową i sobie wchodzi. Każdy wirus musi mieć receptor na swojej powierzchni. Przepraszam, każda komórka ma receptor, za pomocą którego wirus paradoksalnie za pomocą tej własnej cząsteczki komórki dostaje się do jej wnętrza. Tak się dzieje z każdym praktycznie wirusem. Na przykład wirus HIV, który jest wirusem znanym nam już też od dawna, wykorzystuje wręcz niektóre cząsteczki układu odpornościowego do tego, żeby dostać się do wnętrza tego układu odpornościowego. Czyli jest coś takiego, że niektóre z komórek naszego układu są takimi koniami trojańskimi, które wiążą tego wirusa przez określony receptor, wchłaniają go, następnie roznoszą po całym organizmie. Nie mówię tutaj o szczegółach, bo zanudziłbym pewnie Państwa, ale dzieje się, ale wirusy z kolei stosują szereg technik zapobiegania rozpoznania przez siebie. I tak na przykład, oprócz tego, że mogą wykorzystywać komórki układu odpornościowego jako konie trojańskie, to jeszcze oprócz tego są w stanie oszukiwać układ odpornościowy. I to, co mówiłem o tej prezentacji białek na powierzchni, niektóre wirusy mają specjalne enzymy, które upośledzają możliwość transportu tych własnych białek na powierzchnię komórki i stają się wtedy te komórki dla układu odpornościowego nieme, po prostu niewidoczne. Na szczęście nasz układ odpornościowy też jest trochę sprytny, a nawet trochę bardziej niż sprytny i z kolei ma taką jeszcze jedną populację komórkową, jak widzicie Państwo, mogą o tych populacjach pewnie mówić tutaj jeszcze bardzo długo, które z kolei są tak wyspecjalizowane, że niszczą komórki, które nie chcą się wylegitymować. Krótko mówiąc, jeśli nie mają na swojej powierzchni żadnych białek, no to jesteś też podejrzany, trzeba cię zabić. I tak się też dzieje w naszym organizmie. Ale oprócz tego jeszcze wirusy są na tyle sprytne, że na przykład wirus odry, bardzo niebezpieczny, jest w stanie zabić komórki i wyeliminować komórki, które są takimi komórkami pośredniczącymi pomiędzy odpornością swoistą a nieswoistą. Krótko mówiąc, każdy układ odporności swoistej u każdego człowieka wymaga pokazania mu, co jest obcym, a co jest nieobcą cząsteczką. W przeciwieństwie do odpowiedzi wrodzonej, ale ta jest mniej skuteczna. I są takie komórki, one są wyspecjalizowane w tym, żeby wyłapywać antygeny, wyłapywać te wirusy i pokazywać, o popatrz, tutaj złapałem, to takiego musisz zabić. Więc wirus odry potrafi zabić właśnie te komórki. W związku z czym jak gdyby układ odpornościowy jest oślepiony i on nie ma jak rozpoznać. Dlatego szczególnie groźny jest na przykład wirus odry, który powoduje głębokie upośledzenie w ogóle układu odpornościowego. Ale jest szczepionka. Jest szczepionka i naprawdę jest to dzięki temu wyeliminowaliśmy praktycznie, no niestety, odradzał trzeba się, powiedzieć, tak. praktycznie tego wirusa. Natomiast on faktycznie sieje ogromne spustoszenie, podobnie jak wirus HIV, który niszczy komórki układu odpornościowego, które są odpowiedzialne za wzmacnianie odpowiedzi immunologicznej. Ponadto wirusy wytwarzają szereg białek, które hamują układ odpornościowy. Podobnie trochę jak nowotwory. Czasami mówimy o tych, ponieważ wcześniej powiedziałem, że są specyficzne substancje, które aktywują układ odpornościowy, mówiłem cytokiny, to dla odmiany, żeby odróżnić te substancje, które są, działają bardzo podobnie do cytokin, ale hamują układ odpornościowy, a są syntetyzowane za pomocą materiału genetycznego wirusa, czasami nazywamy je wirokinami. I są to takie substancje, które powodują, wysyłają sygnał do wszystkich komórek układu odpornościowego, zatrzymaj się, zmień swój stan aktywacji na nieaktywną komórkę. I tak na przykład zachowuje się wirus Epstein-Barr, czy
szereg innych wirusów, które... Wirus Epstein-Barr, ja wiem, jak to brzmi, ale proszę Państwa, chodzi o mononukleozę zakaźną, o chorobę, z którą większość z nas miało już kontakt i do czynienia w dzieciństwie i to w dodatku wczesnym. Ale te nazwy faktycznie choroba pocałunków, no to może tak powiem, to będzie mniej przerażające. No zdecydowanie przyjemniej to brzmi. Zdecydowanie. I tutaj wirusy również potrafią doskonale się maskować i hamować układ odpornościowy w takim zakresie. Co jest jeszcze bardzo, bardzo ciekawe, jeśli chodzi o wirusy, to może powiem coś o nich dobrego. Bo jak tak cały czas mówię, że takie złe i takie złe, to tak, drodzy Państwo, możecie odnieść wrażenie, że tylko same złe patogeny nas otaczają. A proszę sobie wyobrazić, że 7% naszego kodu genetycznego to jest kod wirusowy. Sporo. W dodatku, gdyby nie wirusy, to jak już mówiliśmy o tej chorobie pocałunków, to proszę sobie wyobrazić, że ssaki, w tym niestety my, nigdy nie wytworzyłyby łożyska. Dlatego, że budowa, nie wchodząc tu już, broń Boże, w jakieś szczegóły, ale budowa tego narządu związana jest z genami, które zostały przywleczone do naszego organizmu, znaczy nie naszego, no ale ssaków, które się rozwijały ewolucyjnie wiele, wiele milionów lat temu przez właśnie wirusy. I jednym z fragmentów kodu genetycznego odpowiedzialnym za prawidłowe wytworzenie łożyska jest nie mniej, nie więcej tylko genom wirusowy. Więc nie jest to tak do końca, że tylko zło się szerzy z wirusami, bo są również takie, które są w naszej skórze, w naszym układzie pokarmowym i oddechowym, które wręcz zapobiegają wtargnięciu innych wirusów. Więc trzeba sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę jesteśmy, musimy koegzystować z całą przyrodą, która nas otacza, również z tą, którą bezpośrednio mamy na skórze. A dodam tutaj, że ilość materiału genetycznego, które zawarte jest w naszym organizmie, to jest 10 do 13 powiedzmy cząsteczek, różnych cząsteczek DNA, a na przykład wirusów jest 10 do 17 lub 18. Tak naprawdę, gdybyśmy patrzyli na nas z boku i oceniali tylko materiał genetyczny, to by się okazało, że nas w nas jest najmniej. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za ten jakże przystępny wykład o odporności organizmu. Profesor Marcin Pasiarski, specjalista hematolog, immunolog kliniczny, kierownik Kliniki Hematologii, Immunologii i Transplantacji Szpiku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, także nasz konsultant wojewódzki w dziedzinie hematologii, był gościem audycji Porozmawiajmy o zdrowiu, wydania specjalnego. Jeszcze raz dziękuję. Zdrowia i odporności życzę. Zdrowia i odporności życzę również pani i państwu i do usłyszenia. Do usłyszenia, Magdalena Sitek. Porozmawiajmy o zdrowiu.